krytykował pan taką tezę, że skutkiem tych nierówności społecznych, o których rozmawiamy, są między innymi wydarzenia w Ełku i że mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia. Tak, jest jedna ze składowych, które pewnie w jakiś sposób podsycają takie negatywne emocje i chęć odwetu, takiego, który czasami po prostu idzie nam na ślepo. Jest taka bardzo ciekawa książka Duch Równości, napisana przez Katie Richarda Wilkinsona. Ona wyszła zanim jeszcze pojawił się ten taki wielka, można powiedzieć, moda na Piketty'ego i w ogóle na nierówności. I tam bardzo fajnie pokazują, w jaki sposób... Jaki tytuł ma ta książka? Duch Równości. Oni pokazują, w jaki sposób nierówności przyczyniają się do wzrostu bardzo wielu negatywnych zjawisk społecznych, począwszy od na przykład otyłości, przez liczbę osób chorych psychicznie, przez zaufanie społeczne. Znaczy, i jeżeli nierówności rosną, to razem z nimi rosną problemy społeczne. I to jest jakby tolerowanie dużych nierówności jest dla systemu bardzo dysfunkcjonalne. Nie odbija się nie tylko na tych na dole, chociaż na nich oczywiście najbardziej, bo biednemu wiadro w oczy, ale po kościach dostają też ci bogatsi. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze... Bo jest niefajnie za tym ogrodzeniem tego osiedla, na którym mieszkają? Tak. Albo na przykład... bezpośredniego związku z egzekucją. Tak, po pierwsze jest niefajnie, po drugie wychodząc za te osiedle mogą po prostu, nie wiem, dostać po buzi, albo ktoś przyjdzie na to osiedle grodzone i na przykład ich okradnie. Jest jeszcze taka kwestia, że w społeczeństwach rozwarstwionych bardzo dobrze się rozprzestrzeniają teorie spiskowe. To znaczy, to jest taka kwestia, gdzie ludzie starają się wyjaśnić sobie swoją pozycję społeczną. Jeżeli mają zablokowany awans społeczny, a tak się dzieje w społecznościach nierównych, to oni wymyślają sobie różne artefakty i tworzą mity, które są nieprawdziwe i które właśnie mogą uderzać w jakieś inne grupy społeczne. Przykładów państwo sobie mogą poszukać w otaczającej nas rzeczywistości. Tak. Gdzie coś przegapiliśmy? Gdzie popełniliśmy błąd? Moim zdaniem popełniliśmy błąd już na początku chyba lat 90. To znaczy to jest chyba takie naturalne, nastąpiło naturalne odbicie, ale odbicie, które teraz... za które teraz płacimy. To znaczy postawiliśmy za bardzo na indywidualizm, taki indywidualizm rozumiany w sposób taki bardzo brutalny. To znaczy, to jest trochę to, o czym mówiłem, że są ci, którzy zarabiają więcej, a jeżeli chcemy coś wyrównywać sztucznie, no to jest socjalizm? Tak, to znaczy to nie jest socjalizm. Nie musi być socjalizm. Ja przytaczam argumenty, które pojawiają się. To są tylko nazwy. Chodzi o to, co najlepiej działa, a z bardzo bogatej literatury wiemy, że działa większa równość niż większe rozwarstwienie. I błędem lat 90. było takie postawienie bardzo jasne i takie oczywiste, za przeproszeniem, dyskursywne na indywidualny sukces. Na to, że wszystko zależy od ciebie. Wiemy doskonale, że tak nie jest. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli się zaciśnie zęby, to nagle zacznie się w Polsce bardzo dużo zarabiać, na przykład będąc chociażby tą sprzątaczką, a jeżeli się jedzie do Berlina, to nie trzeba wychodzić ze strefy komfortu i nie trzeba zaciskać zębów, bo po prostu tam się lepiej zarabia. I to nie jest kwestia indywidualnego wysiłku, to jest kwestia zdolności, tak mówiąc wysokiego, to jest zdolności systemu do wytworzenia organizacji o wysokiej wydajności pracy, na przykład. Czyli w Niemczech jest wyższa wydajność pracy, w Polsce jest niższa wydajność pracy. I to nie jest związane z indywidualnymi staraniami, to jest związane z całym systemem prawnym, instytucjonalnym, pomysłem na gospodarkę itd. No właśnie, bo mamy rok 2017 już, początek, więc łatwo się pomylić, w końcu języka miałem 16, ale 17, wchodzi płaca minimalna na 12 zł, 13 zł brutto, dziękuję. No to jest troszeczkę więcej niż to 11,97, które zarabia blisko 25%. To jest metoda? To po pierwsze
pierwsze to chyba już nie jest 11, o których pan mówi, czy to znaczy te 25% pewnie już zarabia więcej. To był 2014 rok, przypominam, badania Eurostatu. Okej, tu nie będę się kłócił. Moim zdaniem właściwie trudno powiedzieć, czy to jest dobra metoda. To znaczy, jak mawia klasyk, to łatwo jest zrobić z akwarium zupę rybną, natomiast z zupy rybnej trudno jest już odzyskać ryby. Jest to jakiś sposób na dowartościowanie pracowników. I też jakby ta płaca minimalna, czyli te 2000 na przykład, które teraz weszły, to nie jest strasznie gwałtowny wzrost płacy minimalnej. Znacznie bardziej gwałtowny był na przykład w 2008 roku. A przypomnę, że mamy ciągle spadające bezrobocie i ciągle w zasadzie spadającą liczbę osób biernych zawodowo, również w tych grupach, które są narażone na wymiecenie z pracy przez podwyższoną stawkę minimalną. Też moim zdaniem tak, no jest to jakaś metoda. To znaczy, to jest metoda też na usuwanie z rynku pracy tych przedsiębiorców, którzy nie potrafią stworzyć odpowiednio produktywnego przedsięwzięcia, żeby płacić ludziom więcej. A skoro mówimy o odpowiednio produktywnych przedsięwzięciach, żeby płacić ludziom więcej, bo otwieramy dzisiejszą Gazetę Wyborczą i tam jest dokument, który rząd przesłał do Sejmu, z którego wynika między innymi pomysł ozusowania, oskładkowania umów o dzieło. Tak, tak. Samego płacenia alimentów, bo egzekucja sądowa. Umowy o dzieło mają swoje miejsce na rynku, tylko że w Polsce one są nadużywane. Moim zdaniem to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby akurat umowy o dzieło ozusowywać. Zapewne mądrzejsze byłoby po prostu pilnowanie, żeby one nie występowały w tak dużej ilości, bo doskonale wiemy, że umowy o dzieło są bardzo często stosowane, żeby obejść przepisy kodeksu pracy. To jest dowodzi też słabości instytucjonalnej kontroli w Polsce. I to jest część tej opowieści z lat 90. To znaczy, dajmy wolnemu rynkowi pracować. W długiej perspektywie wszystko będzie fajnie, ale wiemy też, że w długiej perspektywie wszyscy będziemy martwi. Więc nie wszyscy skorzystali na tym, na dobrodziejstwie wolnego rynku, w sensie takiego nieregulowanego. Wiemy, że w Polsce jest dużo osób biednych. Bardzo dużo osób biednych, tak zwanych working poor, czyli biednych pracujących. Coś z tymi problemami trzeba zrobić, bo one nam zaszkodzą w przyszłości. Już oczywiście pomijając kwestię taką etyczną, to znaczy, że tym ludziom się naprawdę źle żyje. I warto pamiętać też o tym, że państwo jest organizmem, który dzięki któremu ma się uboższym żyć lepiej. Przynajmniej ja to tak rozumiem. No to jest to jakiś rodzaj zabezpieczenia przyszłości tych uboższych, w niewielkim stopniu pewnie, bo oczywiście wysokość emerytur wynika nie tylko ze składkowania tych umów o dzieło, ale również. No więc jeżeli oni zarabiają mało, to jednak jeżeli pracodawca będzie zmuszony, czy też oni będą zmuszeni, zależy z której strony na to patrzeć, odprowadzać te pieniądze do ZUS-u, no to może jest to jakiś dla nich rodzaj zabezpieczenia. Podobnie tacy zresztą, którzy korzystają z tych umów o dzieło nie dlatego, że ktoś im nie chce dać umowy o pracę, tylko rzeczywiście wykonują dzieła na kawał świata kultury. Tak, kawał świata kultury. I oni też nie mają pieniędzy na to, żeby odprowadzić. To prawda. Chociaż świat kultury jest bardzo zróżnicowany. Część osób ze świata kultury chciałoby pracować na etatach. Podejrzewam, że to jest większość świata kultury. Natomiast jest też taka część świata kultury, która zarabia tak dużo, że może sobie po prostu sama się ubezpieczyć. Jest też część świata kultury, która zarabia tak mało, że chciałaby się sama ubezpieczyć. Ale nie może. Tak, to prawda. Ale to też jest jeszcze kwestia tego, czy oni naprawdę powinni pracować na dzieła. To znaczy, jeżeli występuje ta kodeksowa jedność czasu pracy, miejsca pracy i nadzoru, to powinniśmy mieć do czynienia z umową o pracę, a bywa z tym, jak wiadomo, bardzo różnie. Czyli egzekwować. Tak, egzekwować. Kiedyś mój kolega starał się policzyć liczbę kontrolerów pracy w Polsce i właśnie w Berlinie, i się okazało, że w Berlinie chyba jest ich
dwa razy więcej niż w Polsce. Niż w całej Polsce kontrolerów pracy jest dwa razy więcej w Berlinie. Krępują wolność przedsiębiorców. Tak, to prawda. Chociaż oczywiście, państwo jest taką instytucją, która krępuje wolność przedsiębiorców, ale państwo jest też instytucją, która wspomaga rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Ta nowa książka Mariany Mazzucato chyba już w Polsce wyszła, Przedsiębiorcze Państwo, która bardzo ciekawie obala mity o tym, że to przedsiębiorcy wymyślili taki świat IT i nowych technologii. Przedsiębiorcy oczywiście mieli w tym bardzo duży i ważny udział, to znaczy oni to komercjalizowali. Natomiast i WWW, i internet, i GPS, i dotykowe ekrany, to wszystko powstało za rządowe pieniądze, najczęściej DARPA, czyli amerykańskiej agencji wspierania programów bodajże militarnych. No to jest jeszcze parę takich mitów do obalania w Polsce. Bardzo dziękuję. Kamil Fajfer, Okopres, Rynek Pracy ORG. To jest powtórka. I wracamy z programem Postfaktum. Przed mikrofonem Adam Ozga. Razem ze mną już Łukasz Adamkiewicz, Fundacja H13. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie, ale najpierw posłuchajmy rozmowy, którą reporter TOK FM Michał Janczura, fragmentu rozmowy, którą reporter TOK FM Michał Janczura odbył z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Wiedział pan stężenie 300% normy w niektóre dni w Warszawie przy Alei Niepodległości, na Ursynowie, wydawałoby się miejsce, gdzie nie ma takich domów opalanych jakimiś śmieciami, bo tam głównie są duże bloki, które mają przecież swoją sieć ciepłowniczą, a mimo to żyjemy w mieście, w którym to powietrze jest przerażająco brudne. Spokojnie, jeżeli pan mówi, że jakaś norma jest w jakimś powietrzu, w jakimś miejscu przekroczona o 300%, prawda, w stosunku do wartości dopuszczalnych, to zapewniam pana, że osoba, która wkłada papierosa do ust, przekracza tę normę wielokrotnie wyżej. I niestety to jest troszkę tak, że my lubimy mówić o jakichś takich zagrożeniach bardziej teoretycznych, w sytuacji, kiedy sposób, w jaki żyjemy, styl życia, jaki przyjmujemy, jaki dopuszczamy u samych siebie, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy. I zwracam na to uwagę, że moim zdaniem, niezależnie od tego, że trzeba spokojnie pracować nad jakością powietrza w Polsce, to nie ma naprawdę w tej chwili żadnego powodu do paniki. Ale naprawdę uważa pan, że to zanieczyszczenie, które jest teraz w wielu polskich miastach, że nie mówimy o Warszawie, ale Kraków, Żywiec, Sucha Beskidzka, gdzie te stężenia są jeszcze większe. No, mówi się o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy umierają z tego powodu rocznie. Nie ma takiego ze strony Ministerstwa Zdrowia bicia na alarm w tej sytuacji. Nie sądzę, żeby bicie na alarm było tutaj odpowiednią reakcją, ale jeszcze raz powtarzam. Myślę, że jeśli ważyć, zwłaszcza tak na początku roku, kiedy rozmawiamy o tym, w momencie, kiedy często ludzie podejmują różnego rodzaju postanowienia, to warto na to spoglądać nie tylko takim, powiedziałbym, okiem sensacji, że coś się strasznego dzieje, bo powietrze w Polsce jest zatrute. Ono jest być może troszkę bardziej zatrute w jednych miejscach, w innych nieco mniej. I oczywiście trzeba skupiać się na tym, żeby było jak najczystsze, ale warto dostrzegać te rzeczywiste, naprawdę niebezpieczne, znacznie bardziej niebezpieczne niż zanieczyszczone powietrze, zagrożenia, które są znacznie bliżej pod naszą kontrolą. To był minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w rozmowie z reporterem TOK FM Michałem Janczurą. Razem ze mną, przypomnę, pan Łukasz Adamkiewicz z Fundacji H13. Pali pan? Nie palę. Nie palę, bo to jesteśmy wiarygodni w rozmowie na ten temat. Poczuł się pan uspokojony przez ministra zdrowia? Mogę rzeczywiście się zgodzić. Może porozmawiamy o liczbach, bo takie liczby w pewien sposób dają obraz. To są słowa wiceministra zdrowia, pana Pinkasa. I tutaj, jeśli chodzi o liczby współczesnych zgonów, to jest taki dobry sposób do porównania. Jeśli chodzi o papierosy, to mówimy corocznie około 67 tysiąca przedwczesnych zgonów, papierosy. Zanieczyszczone powietrze, według danych z ostatniego roku, 49 tysięcy przedwczesnych zgonów. Czyli zbliża się. Czyli się zbliża, rzeczywiście co roku ta liczba rośnie. Liczba osób palących z kolei spada. Chociaż od paru rzeczywiście się zatrzymało. Na początku lat 90. Oczywiście był ten duży odsetek, teraz jest około 30% wśród mężczyzn, czy nawet poniżej 60%. I około 20% wśród kobiet. Przedtem byli mężczyźni na powyżej 50%. Więc rzeczywiście to nie spada. W przypadku zanieczyszczeń powietrza można mówić w najlepszym przypadku trendzie stoi takim
Donald Trump poziomy, że normalnie wzrostu, a nie spadku w niektórych miastach jest wzrost. Z tego, co mówił pan minister, to, że w niektórych miastach jest lepiej, w niektórych gorzej, bym powiedział, że w niektórych miastach jest bardzo, bardzo źle, a w niektórych miastach jest tylko źle. Bo jak patrzę tę Polskę, to dosłownie parę miast na północy Polski, tam gdzie jest morze i rzeczywiście duże przewietrzanie, tam nie ma problemu dużej z jakością powietrza. Wreszcie, jak patrzymy na mapę, jest wielu takich map, na przykład publikowanych przez Europejską Agencję Środowiska, to cała Polska tak się świeci na czerwone. Czerwone kropki. Tak, dokładnie. No i teraz rzeczywiście pytanie, jeśli chodzi o priorytety. No, ta liczba papierosków, znaczy zgon z papierosów jest rzeczywiście większa, natomiast to jest ten sam poziom wielkości. Zbliżamy się naprawdę do tego samego poziomu wielkości i ten problem, zgodzę się tutaj z tym, że jedną rzeczą z panem ministrem, że ten problem należy nie rozwiązać w ciągu dnia na dzień, tylko rzeczywiście w ciągu kilku najbliższych miesięcy wypracować taką strategię, jak Ministerstwo Zdrowia może przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie, zmniejszyć liczbę zachorowań na chorobę układu krążenia, choroby układu oddechowego i także, czy pan minister także wspomniał, na choroby nowotworowe, bo tutaj także w dalszych wypowiedziach akurat ministra Pinkasa tam było dużo mowy o nowotworach płuc, bo to jest jakby największy problem w Polsce. I tutaj kolejna statystyka też można podać. Liczba nowotworów, zachorowań na nowotwory szacuje się, że około 92% mężczyzn chorych z powodu palenia papierosów i około 60% kobiet, powyżej 60% z powodu papierosów. I teraz w zależności od miast, bo to stężenie jest różne w miastach, od 6 do 18% tych nowotworów, tych zachorowań nowotworów z powodu zanieczyszczeń powietrza. Jak to się w ogóle liczy, że z powodu zanieczyszczeń powietrza? Bo to brzmi dla laika dość abstrakcyjnie. To się liczy na zanieczyszczeń powietrza. To się dobrze sprawdza na tej samej zasadzie, co efekty z powodu palenia papierosów. Podam prosty przykład, ten przykład można sobie zmienić na papierosy, który tłumaczy ideę epidemiologii środowiska. Mamy miasto A i mamy miasto B. Mamy tak dla ułatwienia, mamy taką samą liczbę populacji w mieście A, w mieście B mamy też taką samą, taki sam rozkład wiekowy, taki sam rozkład osób palących papierosy, uprawiających sport i tak dalej. Jedyna różnica stężenie zanieczyszczeń powietrza. I w mieście A umiera 100 osób, w mieście B umiera 110 osób. To może gorsza służba zdrowia. Tak, no ale rzeczywiście możemy tutaj tymi różnymi wskaźnikami mówić. Chociaż jeśli chodzi o służbę zdrowia, to tak naprawdę ona nie wpływa aż tak bardzo na liczbę zgonów, to wpływa na statystykę życia. Ale przykład z głowy, zastanawiam się po prostu, jak to policzyć. Tak, i jakby mamy coś takiego, co mamy w jednym miasto, w mieście 100, w drugim 110, czyli mamy 10% więcej osób. To przekłada się na funkcję stężenia odpowiedź. Takiej funkcji produkuje się dosyć dużo na świecie w ciągu ostatnich 25 lat. I bardzo często przy takich dużych badaniach bierze udział już WHO. WHO patrzy na wszystkie badania na świecie i patrzy, czy mamy jakąś wspólną wiedzę, tak? Tak samo z papierosach, tak samo z zanieczyszczeniem powietrza. I tak zrobił w przypadku zanieczyszczeń powietrza. I teraz, jeśli wiemy, ile osób mieszka w Polsce, jak wygląda stężenie zanieczyszczeń powietrza, to na podstawie tego można wyliczyć, ile osób przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczeń powietrza. Ale uwaga, to jest taka w sumie cenna rzecz. Jeśli mówimy, że umiera 10 osób wśród 110 z powodu zanieczyszczeń powietrza, to my nie mamy pojęcia, jakie to jest 10 osób, co miało nazwisko, jaką statystykę, która nam to mówi, ale nie wiemy, które. Tak samo jak w przypadku pani papierosów. Też tutaj tej pewności stuprocentowej nie mamy. Żaden lekarz nie powie w 100%. Ja się podpisuję, że ta osoba dostała nowotwór z powodu, powodu pani papierosów. No to od razu sprawa sądowa, prawda? Żadna sprawa sądowa nie była wygrana z powodu pań papierosów, no bo nawet jak mam 99% pewności, 95%, nie mam 100%. Więc tutaj ta epidemiologia w jednym i drugim przypadku jest podobna. Jeszcze jeden element tutaj ważny. Mówiłem na samym początku o 67 tysiącach zgonów z powodu pań papierosów i o 50 tysiącach, no prawie 50 tysiącach z powodu zanieczyszczeń powietrza. Tych dwóch danych nie da się do siebie dodać. Dlaczego? Część jest danych wspólnych. To znaczy, możemy wyobrazić sobie, że ktoś pali papierosy i że jest zanieczyszczonym mieście i z drugiej strony, że ktoś znajduje się w statystyce przedwcześnie zgonów z powodu zanieczyszczeń powietrza, ale też pali papierosy. Więc tej liczby nie da się w pełni do siebie dodać. Natomiast można tak naprawdę mówić, co można zrobić. Co Ministerstwo Zdrowia mogłoby zrobić, żeby poprawić? No właśnie, bo minister to były dosłownie
ostatnie słowa tego fragmentu, który Państwu puściliśmy, mówi, że lepiej zająć się problemami, które są pod naszą kontrolą. Tak. Jest to problem pod naszą kontrolą, zanieczyszczenie powietrza? Zanieczyszczenie powietrza jest pod kontrolą na dobrą sprawę kilku ministerstw. Po pierwsze, jeśli chodzi o środowiska, Ministerstwo Środowiska. Po drugie, jeśli chodzi o gospodarkę, Ministerstwo Rozwoju, czyli kwestia energetyczna, kwestia domów jednorodzinnych, ogrzewania i tak dalej, samochodów, prawda? Natomiast jeśli chodzi o badanie wpływu tego zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i formowanie o tym, czyli Ministerstwo Zdrowia odgrywa rolę. Co więcej, uchwalony przez pana ministra w zeszłym roku pod koniec trzeciego kwartału Narodowym Programie Zdrowia, jednym z głównych priorytetów jest zmniejszenie oddziaływania negatywnego czynników biologicznych i fizycznych środowiska zewnętrznego. Czyli mówiąc językiem prostszym, zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska. Dokładnie tak. Czyli to jest w Narodowym Programie Zdrowia uchwalone. Co więcej, na czwartym miejscu wśród głównych celów operacyjnych, wśród głównych priorytetów. Czyli tak naprawdę to znajduje się tam jako ten cel. Na pierwszym miejscu mamy kwestię diety i kwestię sportu. To jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, kwestie uzależnień, między innymi właśnie papierosy. O to za chwilę pojawia się kwestie zanieczyszczenia powietrza. Więc to się w tym miejscu znajduje. Tak? Jako główny element. No dobrze, a tutaj musimy... Jak duży to jest problem i na ile on jest uświadomiony? Bo mam wrażenie, że minister odrobinę go bagatelizuje. Mam taką aplikację, w której mogę sprawdzać zanieczyszczenie powietrza tutaj w Warszawie. Zwykle ona mi się świeci na zielono. I mógłbym domniemywać z tego, tam jest stężenie różnych pyłów podane, że wcale nie jest tak źle. No to pan dokładnie patrzył, to parę tygodni temu się mocno czerwono świeciło. Rzeczywiście zarzuciło się. Zarzuciło się rzeczywiście. Czerwono jeszcze nie doszło. Zarzuciło się, doszło do pomarańczowego. Warszawa jakoś powietrza, to akurat dobrze się nam na podstawie mapy składa. Jak popatrzymy od góry do dołu, to ten kolor robi się od czerwonego na południe, coraz bardziej ten spada na żółty, na pomarańczowy, na żółty, coraz bardziej zielony na północy. Warszawa jest centrum Polski, więc można to w Krakowie to jest tak. W Krakowie, a jeszcze popatrzymy dalej na Zakopane, to tam jeszcze gorzej. Widać Zgubałówki. Widać Zgubałówki, dobrze powiedziałem, tak? Organoleptycznie, że to jest zanieczyszczenie powietrza. Co więcej, też jest to porównanie. Widzimy ten papierosy, ale też widzimy czasami smog. Podobny jakby taki kolor. Ale co jeszcze można zrobić, bo to jest ważne. Jeden z takich głównych dokumentów, które przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, bo wiadomo, że z jednych z możliwych działań, no to działowanie regulacyjne, jak to ministerstwo może. To są zmiany w podstawowej opiece medycznej, czyli w tym lekarzu pierwszego kontaktu. Takim rzeczem, który można by natomiast zrealizować, to niekoniecznie musi być lekarz, to może być pielęgniarka, mówi przy rejestracji, to może być przychodni. Informacje, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie. Dlatego, że jeśli Edukacja. A dlaczego? Dlatego, że jeśli chcemy dowiedzieć się o zanieczyszczonym powietrzu, to czy lepiej o wpływie tego zanieczyszczenia powietrza, to czy lepiej dowiedzieć się z portalu jakiegoś, czy lepiej dowiedzieć się z jakiejś aplikacji, czy może jednak ludzie szukają kwestii zdrowotnych swojego zdrowia u lekarzy. Mi się jednak wydaje, przynajmniej też w ankietach widziałem, że większość ludzi jednak szuka, pyta się, zastanawia się, co jest z jego zdrowiem, to szuka u lekarzy. I ta drobna, że tak powiem, zmiana może spowodować bardzo dużo. Świadomość, a w stanie faktycznym. To już rozumiem jest zadanie dla innych ministerstw. No dokładnie, tylko że kwestia jest taka, że nie można wymagać Ministerstwa Zdrowia, żeby zmieniło ustawę o na przykład niskiej jakości paliw. No to oczywiście, że nie. Natomiast można wymagać, by ludzie byli świadomi, dlaczego ta zmiana jest potrzebna. No i można wymagać od ministra, tak mi się wydaje, że po pierwsze szepnie coś kolegom na posiedzeniu rządu, a po drugie, że nie będzie tematu lekceważył. To jest podstawa, dokładnie to jest podstawa. Podstawa to jest wiedza i przekazanie tej wiedzy. No, ja rozumiem trochę pana ministra pod tym kątem, że też jakby tej całej kontekstu nie widziałem odpowiedzi, że rozwiązania strategiczne dążące do jakiejś stałej poprawy są na pewno lepsze niż rozwiązania, które z dnia na dzień są. Natomiast pytanie, czy warto panikować, czy nie warto. No, tutaj można powiedzieć, że troszkę na tej zasadzie. Czy bardziej Mickiewicz, czy bardziej Sienkiewicz, czy bardziej emocjami działać, czy bardziej działać u podstaw. No, prawdopodobnie trochę tego i trochę tego. I wydaje mi się, że taka postawa pana ministra, który by wspierał działania w poprawie jakości powietrza,
to jest coś, co tak naprawdę, co jest ważne. Wiadomo, że realizatorem nie byłby pesymist, nie byłby pan sam minister, nie byłby sam Ministerstwo Zdrowia. To jest takim katalizatorem do zmiany, który by pomagał poprawie jakości powietrza. Tutaj o to można rzeczywiście prosić. Bardzo dziękuję. Łukasz Adamkiewicz, Fundacja H13. Proszę Państwa, obiecujemy Państwu, swoim i kolegów z redakcji TOK FM, że do tematu będziemy wracać i to nieraz. To jest powtórka. Reporterzy @tok.fm. Dlaczego ten wyrok Trybunału nie został wprowadzony przez ten zespół, który został powołany międzyresortowy? On ma zająć się kompleksową sytuacją osób niepełnosprawnych w sposób bardzo kompleksowy. Co z wyrokiem? Ustalenie tego zespołu będą być również podstawą realizacji. No ale ten wyrok powinien zostać zrealizowany już faktycznie 2 lata temu. No musimy teraz dokładnie skalkulować, jak również kwestie wypowiedzenia się innych resortów co do dalszych kompleksowych działań. Kompleksowość działań to jest bardzo ważna rzecz, ale ja pytam o te konkretne świadczenia. Reporterzy @tok.fm. Będzie to potraktowane w sposób bardzo kompleksowy. Kwestia zrównania świadczeń to jest jakby inny temat. Natomiast to będzie kwestia kompleksowych działań wobec osób niepełnosprawnych. W tym roku Trybunał Konstytucyjny. Zostanie on wdrożony w życie czy nie? Już dziękuję. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Przekraczają granice uprawnionego protestu, więc nie widzę też tak wielkiego problemu. A ja jestem w kraju, w okresie, gdzie mam też protesty, gdzie pytania te władze są zastosowane. Ja absolutnie nie pytam o tym, o Polakach jako takim bezpiecznym tworze. Każdy z nas ma inne interesy, każdy odpowiada za to, czy rzuci się kamieniem, czy za to innego człowieka. I to jest bardzo ważne. Bardziej zdecydowaną reakcję ze strony, z taką słowną reakcję ze strony ministra, ponieważ słowa tutaj mają ogromne znaczenie, który by powiedział o tym, że rolą
jego i rolą państwa jest ochrona porządku i ochrona praw wszystkich osób, które są na terytorium Rzeczpospolitej, niezależnie od tego, jakie są narodowości, a nie dawać pretekst i usprawiedliwienie do tego, co się działo, bo nie ukrywam, że dla mnie osobiście... Ja teraz oglądam, ja odpoczywam, ja się dowiaduję, ja na przykład obsługuję jakieś tam strony, ja coś obserwuję, analizuję, bo mam, prawda, dostęp tutaj teraz do internetu i wiadomości takie i siakie, muszę się tego dowiedzieć, tamtego. A tak naprawdę przyjemnie jest posiedzieć, zwłaszcza, że poziom bardzo często tych podaży, tych informacji czy rozrywki jest już, to jest oddzielny wątek, prawda, jaki to jest poziom bardzo niski i płytki i tak naprawdę można ślizgać się całe życie po tych wszystkich wiadomościach czy ofertach rozrywkowych i w żaden sposób nie urosnąć w swoim człowieczeństwie, wręcz skarleć, bo to już ileż godzin można, prawda, w takim chłamie informacyjnym czy na wale byle czego przebywać. Zatem sukcesem będzie wychować aktywnego człowieka. Osoby, która nie jest leniem, tylko właśnie ma jakieś zadania, ma jakieś cele w życiu, angażuje się w życie społeczne, polityczne, nie jest apatyczną osobą, tylko taką właśnie jakby dziarską, wychodzącą do innych. Wszystkie te cechy, które jakoś krótko omówiłam, składają się w całość, prawda? To jest wciąż ta sama osoba, jak widzimy. Otwarta na ludzi, aktywna, szeroka, z horyzontami, Bóg, honor, ojczyzna, zawsze chętnie to podrzucę do refleksji, czyli generalnie fajni ludzie nie mają problemu z mediami, kiedy im się coś w życiu niechcący, nie z jej winy czasem zawali, wtedy ten kłopot może się pojawić. Więc wychowujmy, zadbajmy o to, żeby było ekskluzywnie w naszym domu, jeśli chodzi o ten temat. Podaję telefony do studia Radia Maria w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Już mamy pierwszy telefon. Pani Małgosiu, jest pani też? Jest pani. Tak, mamy telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo? Jezus Chrystus i Maria zawsze bliska. Teraz i zawsze pana imię? Piotr z Aleksandra Wołskiego. Witamy panie Piotrze. Jestem ojcem trójki dzieci, 26 lat po ślubie. Dorosłe dzieciaki już 25 lat, 23 i córka 21, co do lata gdzieś. Mieliśmy zasady właśnie, tak, wprowadzaliśmy zasady. A to dlatego właśnie, że dużo czytaliśmy, dużo dzieci. Byliśmy właśnie w ruchu Światu Życie ponad 20 lat i mieliśmy zasady z dziećmi, bo widzieliśmy też zaczęły, przytrzymywaliśmy się z głównią komputera, czy właśnie telefonu i zamówiliśmy. Natomiast później to było w naszym domu i jest. Ustaliliśmy z nimi zasady. Siadaliśmy, słuchajcie, że trochę przestaliśmy nad tym panować i właśnie przychodzi kolega, to tak jak tutaj pani mówiła, że właśnie tak, to wiesz o koledze, no nie, bo on najpierw grał pół godziny, później za plecami stał, później ja grałem, tak? Nie wiem, kolega wyszedł po dwóch godzinach, przychodzi ktoś, nie ma właśnie internetu czy komputera, rozmowa jest, sami tego właśnie uczyliśmy, siadaliśmy, rozmawialiśmy, zbieraliśmy filmy jakieś. Znaczy z gorszym skutkiem to jest, że rozmawialiśmy po tych filmach właśnie. Jeszcze jedno to, co tutaj mówiliście panie, że właśnie można się kontaktować przez tego Skype'a. No my wysyłamy się od niego w Poznaniu, tam studiuje i po prostu mieszkają tam z żoną. Staraliśmy się przez Skype'a, ale mówimy nie, żoną, właśnie, faktycznie, przez Skype'a jest to tak, że staramy się i pojechać do Leszczyca, odwiedzić teraz tą sprawy, właśnie pobyt. Nie było bardzo fajnie, byliśmy właśnie w restauracji, pograliśmy zwykłe gry, byliśmy na spacerze, porozmawialiśmy ze sobą, dlatego, że właśnie przez Skype'a, tak przez telefon. Ja będę mówił same takie rzeczy, właśnie to jest taka wizyta, tak? Czyli to jest 10, 15, pół godziny i będę od tej lepszej strony, tak? Nie będzie mnie znała właśnie, kiedy ja się zdenerwuję, kiedy jestem w piżamie, zobaczy, kiedy tak przebywa ze mną w takiej sytuacji na co dzień. I jeszcze jedna właśnie rzecz, że najlepszy to jest właśnie przykład życia. Nasze dzieciaki, mimo tego, że są dorosłe, mają komunikatory, my też mamy żonę na Facebooku oczywiście i z tego i widzimy, 5 minut wchodzimy, właśnie wyjdziemy z tego, tak, to nam nie musi panować i staramy się wyjść na spacer właśnie, czy mamy telewizor duży w domu, ale on nie jest na co dzień w użytku, bo jeżeli mamy się właśnie gapić, to mówimy, że no wiesz co, mamy godzinę czasu, bo ja wieczorem wyciąłem z pracy, chodźmy na spacer, nie pada dzisiaj, idziemy na spacer, rozmawiamy, jesteśmy ze sobą, po prostu własny przykład życia, tak, bo można mówić wiele
wiele ten średni syn, który książeniu powiedział właśnie Mistrzowa, te wszystkie twoje rozmowy kazania, nic do spodu tego, co ja widzę, jak wy z mamą umiecie właśnie zainwestować związek, wyjść, być ze sobą. I to jest najbardziej przykład życia. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo pan jest właściwie realizatorem tych pięknych sukcesów, które pani Małgosia wymieniła w audycji. Dokładnie, jestem bardzo dumny z naszych dzieci, jesteśmy bardzo dumni, modlimy się, pamiętamy codziennie modlitwie i to przede wszystkim trzyma. A my z panią Małgosią bardzo panu dziękujemy za ten piękny telefon. Ja dziękuję. Wiemy, brawo, bo to jest dowód, że da się, to jest właśnie świadectwo osoby, bardzo się ukłaniam, dziękuję panu, da się zrobić konkretnie, wdrożyć ten plan. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Proszę. Szczęść Boże. Ja chciałam się włączyć na audycji. Jest pani imię. Krystyna. Tak, witam. Moja córka mieszka za granicą. Dzieciaczki są 4-letnie i 8. Starszy synek jest nerwowy, mało powiedziane, nasz pobudliwy, chyba też mało. Ale gry. Gadamy na Skype'ie, rozmawiamy ze sobą. Dziecko jest tak bardzo nerwowe, że oprócz szkoły, bo tam szkoła jest w jednym czasie, cały tydzień, od 9 do 14:15. Dla mistrzostwórka mówi, że jest potrzebny ogromnie jakiś tam specjalista, psycholog. Każdego dnia, kiedy gadamy, ja mówię, że dziecko nie potrzebuje psychologów, weź wszystkie gry. Odejmijcie te gry. Nie. No, oni uważają, że to chyba jakaś babcia już jest przewrażliwiona. Proszę mi powiedzieć, co powiedzieć córce, żeby to dziecko nie siedziało, ale jak on jest nerwowy, jak on gra matko, no to jest coś okropnego. I to małe 4-letnie też już w tych grach siedzi. Jak nie tablety, no teraz się udało, że na czasach nie mógł radzić. Ale w tej chwili z tymi grami... Przepraszam, pani Krystyna, że się śmieje. Pani Małgosia, widzę, że też tak zareagowała. Bardzo proszę, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże, miłego dnia. Dziękujemy pani Krystyno bardzo serdecznie. Przepraszam za ten nasz śmiech, ale to taka naturalna reakcja na reakcję babci. Na żywo i rozmawiamy poważnie, możemy czasem też poważnie się zaśmiać w sytuacji właściwej. Krótko może skomentuję. Co powiedzieć córce? Ja myślę, że nie da się w dwóch zdaniach. Jestem dwóch rzeczy pewna. Ma pani rację, że te jakby nadpobudliwość, bo to w bardzo wielu przypadkach się potwierdza, może wynikać właśnie zbyt dużej aktywności, jeśli chodzi o gry, czy nawet oglądanie filmów rysunkowych godzinami, które są, kiedyś też pamiętam, rozmawiałyśmy już w poradach na ten temat, skonstruowane, właśnie specjalnie nastawione są na to, żeby wywoływać emocje i przez to skupiać uwagę dziecka, więc ma pani tutaj rację. Natomiast oczywiście nie należy wykluczyć, byłoby to za proste przełożenie, że są realnie jakieś podstawy psychologiczne pewnego rodzaju, powiedzmy małej koordynacji takiej emocjonalnej czy nieumiejętności panowania nad sobą. Natomiast ogólnie mogę potwierdzić ogromny wpływ na koordynację właśnie emocji, takich psychologicznych funkcji dziecka ma takie nadpobudliwe wychowanie poprzez gry komputerowe, zwłaszcza agresywne, gdzie ono występuje w roli osoby, która ściga, zabija, dopada, emocjonuje się, prawda, identyfikując się z bohaterami, nie zawsze pozytywnymi. Może mieć to ogromny wpływ na rozwój psychologiczny, tutaj pełna zgoda. Należałoby poszukać pewnie publikacji, jakichś materiałów profesjonalnych w internecie, nazwisk osób, które się profesjonalnie tym zajmują i może jakieś konkretne publikacje zaproponować córce na temat wczesnego wychowania psychologicznego do mediów. Są takie książki, są takie materiały. Pani Małgosiu, a może przykład pana Piotra najlepszy, spacery, tak? Oczywiście, to może właśnie zdanie jeszcze komentarza, bo być może prostą receptą w tym i każdym innym przypadku byłoby założenie, że w ciągu dnia wyhamowujemy na godzinę, czyli wyłączamy wszystko, cisza, rozmowa, spacer w dowolnej formie. Chodzi tylko o to, żeby dziecko podłączone non-stop do świata emocji, jakichś reakcji takich bardzo uczuciowych, czy nawet agresywnych, jeżeli gra w gry właśnie tego typu, czy ogląda filmy wyłącznie tego rodzaju,
żeby ono miało szansę w ciągu dnia przez godzinę odłożyć te stymulacje, którymi jest prowokowane, i zamienić to na relaks. Może to dziecko jest po prostu przemęczone nadmiarem emocji i bodźców. Jest to pierwszy powód wszelkiego zdenerwowania. My dorośli mamy dokładnie tak samo. Przemęczeni pracą i emocjonalnie, prawda, z kłopotami czy jakimiś wrażeniami dnia, które nas przerastają z jakiegoś powodu, robimy się właśnie tacy nieskoordynowani, agresywni i niegrzeczni. No, może przypomnimy tylko te cztery takie sukcesy do osiągnięcia. Czyli żeby nie być maniakiem medialnym, żeby nie uzależnić się. Dla drugiej osoby no takie przypomnienie, że może być jakieś poranienie społeczne, tak? Żeby spojrzeć w twarz, tak? Spojrzenie w twarz, ciepło i miłość, tak? Tak? Wyedukować do hobby i do tej aktywności. No to są te nasze dzisiejsze chyba recepty. Trzeba mieć czas, jeżeli dziecko przedawkuje, jeżeli godzinami korzysta z mediów różnego typu, nie ma czasu już na hobby, nie ma czasu na edukację, nie ma czasu na prace, na przykład domowe, zwykłe, proste, czy zaangażowania, prawda, w pomoc komukolwiek, w rodzinie czy nie. Czyli jakby eliminujemy całą część człowieczeństwa w edukacji. Pani Małgosiu, chodzi o ten zwykły czas, doba ma tylko 24 godziny. Jak Pani Małgosiu, wiedzą, media, tak, doba 24 godziny, a czas audycji też ma swój czas niestety i swoje minuty. I niestety zakończył się ten nasz czas. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Dziękuję panu Piotrowi i pani Krystynie, którzy dodzwonili się do naszego studia. W tym nowym roku były to pierwsze osoby, pierwsi goście, pierwsze osoby, które dodzwoniły się. Gratulujemy im, dziękujemy i mam nadzieję na następne spotkania. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, dziękuję. W pierwszy czwartek miesiąca w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu nasza wspólna modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Temat najbliższego spotkania wraz z Maryją i Józefem przed żłóbkiem Jezusa, który rodzi się jako chleb dla mojego życia. Zasmakujmy prawdziwego Ducha Bożego Narodzenia. Piękna bycia kochanym przez Boga. O godzinie 17 zaplanowaliśmy nabożeństwo za rodziny i w intencji obrony życia. O 17.30 koncert z kolędą przez pokolenia. Wystąpi orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych Wojska Polskiego z Poznania pod dyrekcją majora Pawła Joksa. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczył będzie jego ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej. Transmisja na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. W Państwa domach gości Radio Maryja.
pan redaktor Michał Karnowski, portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy. Panie redaktorze, no pytanie, które stawia sobie cała Polska. Co z Ryszardem? Rzeczywiście, myślę, że problemy tego pana Ryszarda Petru, lidera formacji o nazwie Nowoczesna, choć tak naprawdę to się chyba powinno nazywać inaczej, nie wiem, może grupa Sorosa albo jakoś tak. No w każdym razie problemy tego pana są piętrowe, skomplikowane i bardzo duże. Jedno wydaje się być tu poza sporem i też poza żartem, bo to oczywiście, co on zrobił, to znaczy wylot w trakcie protestu sejmowego, rzekomej okupacji, rzekomego no, jakiegoś stanu wyjątkowego niemalże na wakacje gdzieś do Portugalii, czy nawet jak niektórzy mówią na Maderę, z koleżanką partyjną, taki wyraźnie wakacyjny, no to przeczy idei tego protestu i to powoduje masę żartów, masę śmiechów, masę też jakichś internetowych tak zwanych memów, ale myślę, że to ma też poważny wymiar, no bo jednak ktoś nakręcił w Polsce tę spiralę histerii, ktoś próbował Polakom wmówić, że stan jest wyjątkowy, niemal gorszy niż stan wojenny, że demokracja się wali, pożar w Polsce, świat musi reagować. Były namowy, żeby na Polskę sprowadzić sankcje. To, proszę państwa, oznacza nie więcej, tylko po prostu zbiednienie Polski bardzo poważne. To wszystko organizował pan Ryszard Petru. On wypowiadał potwornie ważne słowa i nagle się okazuje, że on tylko udaje, tylko gra, że to jest cyniczna jakaś operacja nabrania Polaków. No bo jeśli sytuacja jest tak poważna, czy wiemy to z rodziny, z naszej pracy zawodowej, jeśli sytuacja jest poważna i tak ją sami definiujemy, to zazwyczaj wszystkie pozostałe przyjemności, czy inne, czy po prostu przyjemności życiowe, wakacje odkładamy na bok. On nie był w stanie tego zrobić, więc gdzieś tutaj kłamał. No i to kłamstwo wydaje mi się być oczywiste i kompromitujące tego polityka. W mojej ocenie on powinien odejść, powinien przeprosić Polaków, ale oczywiście jak to w polityce bywa często, chyba nie można na to. A czy Nowoczesna ma przed sobą kropkę? Czy Nowoczesna jest dzisiaj w kropce z racji kolejnej wpadki, kolejnego zachowania swojego lidera Ryszarda Petru, no, który, tak jak pan mówił, nakręca histerię, próbuje zrobić pucz, próbuje zrobić jakąś rewoltę, wzywa ludzi wraz z posłami opozycji antydemokratycznej do tego, żeby ludzie wychodzili na ulicę, żeby wigilię spędzali przed Sejmem, Sylwestra przed Sejmem, a on sobie bierze walizeczki i jeszcze jedną koleżankę, podobno wiceprzewodniczącą Nowoczesnej, no i na Maderę. Mogą wykorzystać eurosceptycy i krytycy Unii w tegorocznych wyborach parlamentarnych w Holandii i w Niemczech oraz prezydenckich we Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prognoza pogody. A my wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i opady śniegu. Temperatura od zera na wschodzie i Dolnym Śląsku do +3 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne nad samym morzem. Wiatr porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po 4:00. Premier Beata Szydło w roli negocjatora. Przynajmniej tak szefową rządu widzą radomscy samorządowcy. Piszą do niej list i oczekują, że nakłoni unijnych urzędników do szybkiego statystycznego podziału Mazowsza. Dzięki temu Radom mógłby praktycznie od zaraz korzystać z europejskiego wsparcia. O takie rozwiązanie zabiegano od lat. I stało się. Ale efekty decyzji będą odczuwalne dopiero po 2020 roku. Zbyt późno przekonują władze Radomia. Mieszkańcy Radomia i mieszkańcy subregionu radomskiego mają swoje aspiracje i chcemy się rozwijać zdecydowanie szybciej. Prezydent Radomia Radosław Witkowski. Chcemy dążyć do tego, aby w Radomiu PKB było jak najwyższe, abyśmy zarabiali jak najwięcej. Warszawa zdecydowanie przebija średnią unijną, jeżeli chodzi o dochodowość swoich mieszkańców. Wojciech Skurkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład Radom ma zaledwie 40% średniej dochodowości, także to jest wielki problem, szczególnie dla naszego subregionu, bo jesteśmy jednym z najbiedniejszych w Unii Europejskiej. Nie wydawałoby się to z punktu widzenia takiej sprawiedliwości społecznej jak najbardziej racjonalne. Dzięki podziałowi statystycznemu województwa mazowieckiego możemy mieć nadzieję, że w przyszłej polityce spójności w roku 2020 Warszawa i otaczające 9 powiatów będą
objęte wsparciem dotyczącym głównie podnoszenia konkurencyjności. Adam Struzik, marszałek Mazowsza. A pozostała część województwa, czyli pozostałe 32 powiaty ziemskie i grodzkie, będą mogły jeszcze liczyć na wsparcie w obszarze filaru pierwszego, czyli projektów infrastrukturalnych, bo pozostała część województwa nie przekroczy 90% średniej unijnej produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca. Wszyscy się cieszą, że po roku 2020 będziemy ten część pozostała w Januszek będzie mógł korzystać z funduszy spójności, ponieważ będzie to region mniej rozwinięty. Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. My uważamy, że skoro 2018 Eurostat dokonał tego podziału, dlatego też od 2018 ewentualnie chcielibyśmy skorzystać z tych programów, które są przeznaczone typowo na te regiony mniej rozwinięte. Pan prezydent bardzo dobrze wie o tym, że podział statystyczny województwa mazowieckiego na dwie jednostki dotyczy nowej perspektywy unijnej po roku 2020. Rozdzielenie Mazowsza na dwie jednostki jest konieczne od roku 2018, dlatego że z końca 17, czy na przełomie 17 i 18 roku rozpoczynają się negocjacje państw członkowskich co do kolejnej perspektywy unijnej po roku 2020 i rozdziału środków finansowych. Przygotowaliśmy pismo do pani premier Beaty Szydło, aby wskazać te możliwości, wiedząc, że programy operacyjne muszą być wynegocjowane z Komisją Europejską, dlatego robimy to pod koniec roku 2016, żeby przez cały rok 2017 rząd polski wynegocjował te delikatne zmiany, które mogą w sposób diametralnie wpłynąć na możliwości rozwojowe naszego miasta. Kwestie dotyczące obecnej perspektywy unijnej, którą negocjował rząd Donalda Tuska jeszcze i rząd Platformy Obywatelskiej, jeżeli byłoby możliwe dokonanie podziału Mazowsza w ramach obecnie trwającej perspektywy unijnej, należało negocjować bezpośrednio z Brukselą i występować do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych w ramach obecnej perspektywy. Dlatego my w naszym mieście nie możemy dostać dzisiaj złotówki z Unii Europejskiej na budowę ulicy i ważnych szlaków komunikacyjnych, a inni dostają. Z prawnego punktu widzenia to jest bardzo trudne, a wręcz niewykonalne, dlatego też to pismo i ta prośba prezydenta Witkowskiego wydaje się tylko jedynie cyniczną grą polityczną, a nie kwestią, która bezpośrednio dotyka mieszkańców Radomia i może im w jakikolwiek pomóc w sposób finansowy. Są zapisy w programie operacyjnym Infrastruktura Środowisko, które wprost wykluczają miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego z startowania w konkursach na budowę dróg. Teraz dalej trzeba zabiegać, trzeba pracować, przedstawiać nowe propozycje dotyczące, jak ma wyglądać polityka spójności po roku 2020. Taką decyzję musiałyby zaakceptować wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. To jest procedura bardzo karkołomna i bardzo długotrwała i wydaje się, ja nie słyszałem, żeby taka sytuacja zdarzyła się w historii Unii Europejskiej i dlatego też na pewno będzie to niezwykle trudne i nie wiem, czy w ogóle możliwe do zrealizowania. Ja myślę, że Radom zrobił w ostatnim okresie, w okresie tych ostatnich 17 lat, od kiedy jest częścią województwa mazowieckiego, olbrzymi postęp i dzisiaj po tym okresie kryzysu związanego z upadkiem przemysłu zbrojeniowego czy odzieżowego, dzisiaj Radom wyraźnie odbudowuje swój potencjał. Szkoda, że Platforma Obywatelska i prezydent Radosław Witkowski wcześniej nie pomyślał, będąc posłem ziemi radomskiej, o tej kwestii, bo być może warto było jeszcze wcześniej, kiedy to marszałek Struzik kilka lat temu mówił o wyłączeniu Warszawy z województwa mazowieckiego w formie statystycznej, że nie udało się tego zrealizować. Wniosek o uruchomienie procedury podziału Mazowsza na dwa regiony opracowano pod koniec ubiegłego roku, a złożono w tym roku w lutym. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Olga Mickiewicz, to jest audycja o sobie samych. Moment usamodzielnienia się to dla większości młodych ludzi niełatwa chwila, a bywa ekstremalnie trudna, jeżeli taki młody człowiek nie może liczyć na pomoc rodziny. Tak było w przypadku Kasi i Adama. Kasia to 20-latka, która w domu dziecka spędziła kilka lat. Jej mąż Adam był tam znacznie dłużej. Dziś mają już swoje dziecko i starają się żyć samodzielnie, ale nie jest to łatwe. Zapraszam do wysłuchania reportażu Mamy tylko siebie. W zasadzie to całe technikum w domu dziecka byłam. Ja się znalazłam tam na własne życzenie, ponieważ no, moja sytuacja w domu nie była za ciekawa. Po prostu tata nadużywał alkoholu. Miał dozór kuratora.
Jego zazwyczaj kryłam, ale w końcu już zaczęło się do tego stopnia posuwać, że potrafił podnieść na mnie rękę. Były awantury, ja nie mogłam się skupić na nauce. No i przyszedł taki czas w moim życiu, że już się po prostu odważyłam. Poszłam do pani kurator, zawiadomiłam, powiedziałam, jaka jest sytuacja, że kolejny raz nie śpię w nocy, bo ojciec robi awantury całą noc, że się go boję po prostu, zdemalował mi pokój i ja już nie daję rady, bo ja nie jestem wyspana, nieprzytomna, jeżdżę do szkoły. Masz rodzeństwo? Mam siostrę przyrodnią, właśnie jest u mnie tutaj. Teraz na święta przyjechała, to jest właśnie siostra od strony mamy. Też była w domu dziecka. Moi rodzice w ogóle się rozstali. Moja mama też tam miała problem alkoholowy. Mama wywalczyła całe szczęście, wzięła się za siebie i wywalczyła siostrę. Mieszka Asia drugi rok teraz u niej, ale ja wcześniej tak samo wnioskowałam o to, żeby Asia była w domu dziecka. Bo wcale w domu dziecka nie jest taki straszny i to wręcz przeciwnie. Na początku było ciężko, jeśli chodzi o sytuację rówieśniczą, bo jest coś takiego na wstępie w domu dziecka, jak taka walka, zresztą chyba zauważam wszędzie, sprawdzić kogoś. Można się tam poczuć jak w domu? Można. Ja nie wiem jak inni. I na pewno te osoby, które 10 lat tam, jak mój mąż, to dla nich to na pewno był dom, nawet więcej, bo w domu się nie czuły tak dobrze. Ja byłam tam 3 lata i ja, no jeszcze mi się łzy cisnął do oczu, naprawdę. Bo coś mi takiego dom dziecka, że go w domu nie miałam, prawda? Niby budynek, niby inna atmosfera, bo generalnie przepływ ludzi, ciągle się wychowawcy zmieniali, to nie było, że ciągle jestem tak jak z ojcem czy tam mamą w domu, tylko ciągle był ktoś inny na dyżurze, ale mi dał takie poczucie bezpieczeństwa. Czułam się wreszcie tak wyluzowana, otwarcie, ze wszystkimi mogłam rozmawiać. Ja się w ogóle z tymi wychowawcami czułam, ja się bardzo przywiązałam, naprawdę do większości zresztą. Jezu, ja tęskniłam za tymi osobami, jak ja musiałam się usamodzielnić. I jak już te pierwsze kilka dni mieszkaliśmy na swoim wynajmowanym mieszkaniu, czułam taką pustkę w tym mieszkaniu. Nie lubię właśnie ciszy, nie lubię jakiejś takiej pustki, lubię jak ktoś jest w domu. Malutki, bo ty ciągle tutaj siedzisz grzeczny, Asia grzeczny jest, płakał? A, bo on przypięty jest, nie widziałam, czekaj. A, szybko cię odpięcuję. Adam, to się tak stało, że my się razem usamodzielniliśmy, że tak powiem, razem się dobraliśmy, no bo już wcześniej byliśmy razem. Każdy z nas gdzieś tam żyło w lekkim strachu, lęku, co to będzie, jak już wyjdzie. Najbardziej to się bałam tego, że sobie nie poradzę. Coś mi się posypie, stracę pracę, przypuśćmy. I nagle brak właśnie funduszy na utrzymanie tego mieszkania. My mamy tylko siebie i jeśli chodzi o samodzielnienie, no to ja uważam, że głównym problemem to może nawet nie tylko są już to pieniądze czy coś, tylko że to wsparcie, że fajnie by było, jakby naprawdę takie osoby miały takie wsparcie, bo jak ktoś jest z domu dziecka i nie ma żadnej rodziny, na przykład mój Adam nie ma nikogo, naprawdę nikogo, no ma jakąś tam dalszą rodzinę, ale rodzina generalnie się nigdy nie interesowała, bo skoro dwóch braci oddała do domu dziecka na 10 lat i nikt się nie zainteresował, a no tata nie żyje, mama jest alkoholiczką taką, że nawet jego nie poznawała na sprawie tam spadkowej, no to generalnie, no co powiedzieć dużo. Ktoś ma jeszcze właśnie na przykład dziecko, czy jest jakaś trudna sytuacja, trafia do szpitala, to ciężko takie osoby, ona nie ma na kogo liczyć. A teraz się przekonaliśmy sami w święta, kiedy ja dostałam zapalenia oskrzeli, najpierw syn dostał zapalenia oskrzeli w dzień Wigilii, 40 stopni temperatury, oczywiście no płacz, skrzyd zębów, nie wiadomo co robić, lekarzy nie ma, prawda, wszystko tylko nocna pomoc. 3 dni pod rząd ja nie spałam, dlatego bo mąż musiał iść do pracy, nikt nie mógł się za niego zamienić. Ja już byłam tak załamana, że ja już siedziałam, byłam blada, płakałam, ja już nie spałam, bo kilka nocy on ciągle płakał, ciągle chciał być na rękach, więc my już w końcu z Adamem robiliśmy dyżury, jak on wracał z pracy, 15 minut ty, 15 minut ja. Jak poczułam już taki moment, że próbowałam go ululać i nogi mi się ugięły i zamknęły mi się oczy na stojąco, to ja już czułam, o nie, ja nie mogę, ja muszę się przespać, bo ja już po prostu padnę i zaraz będzie masakra i mogę dziecku krzywdę zrobić. I wtedy właśnie brakowało takiej osoby, która by mogła pobyć nawet te 3 godziny u mnie, żebym ja się mogła przespać, jak Adam jest w pracy, odespać to, wychorować się, bo ja brałam ciągle proszki na zbicie temperatury, temperatura mi skakała, powracała z powrotem. Z naszej strony to nam chyba najbardziej właśnie czegoś takiego brakuje. Można
sobie wynająć mieszkanie, ale przecież nawet jak się wprowadza człowiek do wynajmowanego mieszkania, w którym są meble, pralka, lodówka, to zawsze coś musi mieć. Tak. Pościel, naczynia. Tu było ciężko, ale ja już wiedziałam, że się będę wyprowadzać, więc ja przyzorna pół roku wcześniej na ten moment już odkładałam. Czy dostaliście pomoc od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na przykład? Ja dostaję do tej pory pieniędzy na kontynuację nauki, 500 zł tak zwanego co miesiąc. Adam, widzę, że dalej się uczyć nie chce. Może mu się odmienić, ale nie dostanie już pomocy, bo to jest taka zasada, że najpierw musimy wyczerpać to, a dopiero później możemy wyczerpać pieniądze na usamodzielnienie i zagospodarowanie. To się dla mnie głupotą, że nie można korzystać z dwóch rzeczy na przykład na raz jednocześnie, bo moim zdaniem, jeżeli wszystko jest do 25 roku życia, to dlaczego ja mam tylko dlatego wcześniej przestać się uczyć, bo się wyprowadziłam na swoje, nie mam nic swojego, żeby mi dali te pieniądze, które mi się należą na kupienie tej lodówki czy czegoś. Dlaczego mało być to przestać płacone? Kiedyś na usamodzielnienie to była kwota, która była bez żadnych rozliczeń. Nie trzeba było się z tego rozliczyć, po prostu pieniędzy się dostawało na żywność, na samochód, na mieszkanie, na to remont czy coś takiego. Adam dostał chyba 3000 z tego co pamiętam. To był po prostu śmiech, powiem pani. Zdawałam na głowie.